Witam Państwa ponownie. Zmieniamy temat. Wychodzimy z sądownictwa, wchodzimy do mediów. Do mediów, chociaż mam nieodparte wrażenie, że bardziej do polityki. Rzeczywiście od ponad tygodnia opinią publiczną wstrząsają informacje, które wskazywałyby na to, że w telewizji TVN i TVN24 nie dzieje się zbyt dobrze. Mówią o tym byli pracownicy. Kilka dni temu pojawił się list, który trafił do bardzo wielu polskich redakcji, w których pewne nieprawidłowości, żeby nie powiedzieć patologie, były wyłuszczone. Nie znamy oczywiście autorów tego tekstu, tego listu. Ich akurat samej treści chcielibyśmy dziś przynajmniej jak najmniej miejsca zostawić i zapytać o zupełnie inny kontekst, a mianowicie o kontekst polityczny. Nie jest żadną tajemnicą, drodzy państwo, że telewizja TVN, no nie, mówi się na telewizję TVN, że to jeden z najważniejszych, że to jedna z najważniejszych partii politycznych w Polsce, ale o tę sprawę i o pytanie, czy kłopoty TVN to problem dla opozycji, chciałbym spytać naszych gości. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl. Bardzo ci się serdecznie witam, Marzeno. Dzień dobry, witaj Wojtku, dzień dobry państwu. I Jakub Maciejewski, publicysta, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl. Witam. Witam serdecznie. Może już zdradzę jakiś sekret naszej telewizji w Polsce.pl. Wreszcie redaktor Marzena Nykiel kupiła sobie własny niebieski Golf, co mnie bardzo... Odebrałeś mi, Jakubie, pytanie. Marzeno, słuchamy. No, jakaś odpowiedź musi być na tę zaczepkę ewidentną redaktora Maciejewskiego. No, krążyły plotki, że Hadzam w Golfie występuje na wizji w Golfie Jakuba, więc postanowiliśmy to jednak zdementować, bo w mój przyciasny Kuba mieściłby się trochę trudno z luzem. Dobrze, to zostawmy golfy, ale zostajemy przy takim niebieskim granatowym kolorze logo telewizji TVN oraz logo Platformy Obywatelskiej. Ale tak, no dobra, to już żarty na bok. Marzeno, patrząc na to wszystko, co się dzieje, i też no jakby nie przesądzając o tych wszystkich zarzutach, nie pracujemy w tej telewizji, nie wiemy w tym momencie przynajmniej, co tam się dokładnie dzieje, choć część tych informacji wydaje się prawdziwa. Czy to ma dzisiaj aspekt polityczny? Czy ta sprawa ma aspekt polityczny według ciebie? No rzeczywiście list się odbył dużym echem, ale pamiętajmy, że jest to list anonimowy, że są tam różnego rodzaju zarzuty, których no, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób udowodnić. Natomiast no, jako dziennikarze, ludzie pracujący wcześniej w różnych mediach, jednak kontakty z ludźmi z TVN-u przecież mamy i różne niepokojące sygnały docierają do nas od dawna. Wiele problemów gdzieś tam się jednak przewijało na różnym odcinku czasu, od mobbingu i jakichś spraw czy zarzutów dotyczących chociażby molestowania. No, o tym jednak huczało dosyć głośno jakiś czas temu. Sprawa dotyczyła ważnych dziennikarzy. Co jakiś czas te niepokojące sygnały docierają. Teraz widać, że w czasie pandemii jednak te problemy zaczynają rosnąć, zwłaszcza w obliczu zmiany właściciela stacji i różnego rodzaju przegrupowań. Widzimy, że no jest coraz więcej zwolnień, jest coraz więcej takich dziwnych ruchów kadrowych. Natomiast sam TVN no oczywiście nie zamierza w głębszy sposób odnosić się do zarzutów, które padają, a wydaje się, że jednak podstawową rzeczą to tutaj taka transparentność jednak jest. TVN to jest ogromna stacja, potężny koncern medialny, który jednak pokazuje ogromnej grupie Polaków, co mają myśleć o polityce, jak wygląda świat, wskazuje bez mrugnięcia okiem na rozmaite patologie, uczy nas, jak mamy żyć, wskazuje, jak atakować Kościół, który nie spełnia oczekiwań. No, to jest potężny koncern medialny, w którym występują jednak wpływowi ludzie przemawiający do społeczeństwa i budujący opinię publiczną, bardzo ją radykalizując. No, trudno nie zmierzyć się z takim porównaniem jednak do ciała politycznego, bo mając tak potężną machinę do dyspozycji, tyle autorytetów, ekspertów,
głosów tworzących opinię publiczną. Przekłada się to w realny sposób na odbiór publiczny, na decyzje wyborcze. Jeżeli dowiadujemy się z tego listu, ale też z innych doniesień, o jakimś takim głębokim zblatowaniu przedstawicieli świata tego mediów z politykami po raz kolejny, no to no trudno się oprzeć wrażeniu i trudno nie żądać wyjaśnień i nie uświadamiać opinii publicznej, że jednak to jest określone ciało, nacechowane politycznie, które wpływa na kształt sceny politycznej w Polsce. I to wiadomo, no, jest to potężne centrum medialne, będące jednak często zapleczem opozycji. Widzimy to każdego dnia w przekazie informacyjnym. Nie tylko politycznym, ale również ideowym i światopoglądowym. Tutaj absolutnie pełna zgoda. Kubo, nawet w twoim programie wczoraj poruszaliśmy taką kwestię, że gdyby to chodziło o jakieś tam medium, które no nie ma tak olbrzymiego wpływu, to pewnie ta sprawa nie byłaby aż taka głośna. Ale to już konkretnie chciałbym cię spytać, myślisz, że rzeczywiście te problemy wizerunkowe tego medium, często mocno branżowe, ale będą mogły się przełożyć na kwestię wiarygodności? No, jest taka część Polaków, polskiego społeczeństwa, która bezkrytycznie wierzy w to, co opowiada się im w serwisach TVN24, niczego nie ujmując tym ludziom. Może warto byłoby się zastanowić nad źródłem tego przekazu i tym, co w tym źródle się dzieje, albo co, jakby ktoś wolał powiedzieć, bulgocze. No, już do obrony TVN-u ruszyły zaprzyjaźnione media, te opozycyjne media. Portal Wirtualne Media napisał nawet, że świetnie TVN zareagował na te zarzuty. No, wizerunkowo perfekcyjnie, bo to tak naprawdę nic nie wiadomo i są sugestie, że to może ludzie z TVP to pisali. Nawet, Wojtku, w internecie jest taki, widziałem taki głos, że to ty może pisałeś ten list. Więc jakby ludzie, którzy są w stanie kłamać przez dekadę, zaprzeczą i temu, że jest u nich w firmie tak źle, że odchodzą lub są zwalniani kolejni ludzie, czasem pracujący tam przez 20 lat, którzy ujawniają, jak źle się traktuje pracowników w tej stacji. Ale ten list TVN-u, ten list pracowników TVN też ma nutę manipulacji. No, może jest tak, że jak ktoś wychodzi z tej stacji, to już tak wprost, prawdziwie i szczerze nie potrafi się wyrazić. Tam manipulacja polega między innymi na tym, że przez pierwszą połowę listu chwali się Mariusza Waltera jako nieprawdopodobnie profesjonalnego człowieka, zatroskanego o TVN, o Kuba, wszystkich... Kubo, przepraszam, to wyklucza moje autorstwo, jeśli chodzi o ten list. To wskazuje na to, że nie pisałem tego listu. Przepraszam, że przerwałem, bo bardzo ciekawy wątek, jasne. Też nielogiczność pewna wyklucza, bo ty byś, Wojtek, nie zaprzeczył sam sobie, bo oto w drugiej połowie listu jednym z najpoważniejszych zarzutów do pani Kasi, jak ona chce o sobie mówić, Kieli, jest to, że wzięła szczepionki poza kolejnością, a Mariusz Walter też to zrobił. Więc ten super chodzący anioł spod rekomendacji Jerzego Urbana popełnia takie świństwo, jakim jest zaszczepienie poza kolejnością, ale krytyka pracowników TVN-u go nie dotyczy, a więc widać, że ci święci trzeciej RP są nie do ruszenia, więc myślę, że i tym razem się obronią. Przecież te prowokacje, które oni robili po Smoleńsku, które robili podczas rządów pierwszego PiS-u, to były tak wielkie rzeczy i co? Wyszli obronną ręką, oni to potrafią robić. Rzeczywiście to też jest w tej sprawie bardzo uderzające, że jednak pewna grupa zawsze jest pod pełną ochroną. Marzeno, są tacy, którzy zarzucają tym mediom, ale szczególnie TVN24, nie tyle kwestie polityczne, bo one oczywiście są bardzo istotne, ale jakoś nie udało się przez te 6 lat tej telewizji zmienić władzę w Polsce, ale zarzuca się też tę wielką zmianę ideologiczną, to wielkie pranie
pranie, to wielkie lewicowe, czy nawet bym powiedział lewackie pranie mózgu Polakom, bo to też jest taki podkład pod to, co potem z tego pieca wychodzi politycznego, jakie polityczne ciasto. No ale żeby to polityczne ciasto wyszło, to musi być podkład ideologiczny. I ta stacja szczególnie, i chyba szczególną mam wobec tej stacji, szczególny mam wobec tej stacji zarzut, to jest to podglebie ideologiczne, to jest to wprowadzanie lewicowej narracji, często wręcz w absurdalnie zupełnie dziwaczny, osobliwy sposób, w kwestie, które w ogóle nawet nie podlegają kwestii ideologicznej, a jednak mimo wszystko mogą. Jak ty na tę sprawę patrzysz? No pamiętajmy, że już trzecie pokolenie chyba rośnie wychowane na stacji TVN, a oprócz tego w całej takiej swojej zapiekłości całe starsze pokolenie związane mocno z trzecią RP, i a tak naprawdę jeszcze wcześniej uformowane, no w całej zapiekłości jest utwierdzane każdego dnia przez TVN24. No przecież wszystkie próby zdyskredytowania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jakie miały miejsce jeszcze daleko przed Smoleńskiem. To wszystko, co się działo za rządów Platformy Obywatelskiej, która zawsze była kryta i czysta. Ten antypisowski przekaz, pamiętamy ten przemysł pogardy, z jakim mieliśmy do czynienia no przez wiele, wiele lat, co tak uformowało opinię publiczną, że w odruchu mieliśmy u dużej części Polaków skojarzenie PiSu z obciachem, z Kartofliskim i nie wiadomo z czym jeszcze. To, że PiS jednak po latach takiej tresury intelektualnej w tym przemyśle pogardy wygrał, to jednak świadczy o wysokiej odporności dużej części społeczeństwa na kłamstwa i takie manipulacje medialne. Natomiast cała formacja opinii publicznej, to nie jest tylko TVN24, po którym jak kto się włączy, to rzeczywiście nabiera strasznej niechęci do wszystkiego, co dzieje się w Polsce, i wręcz nienawiści do partii rządzącej, ale to jest też formowanie myślenia i formowanie od najmłodszych lat na wszystkich innych kanałach. To liberalizowanie podejścia, no przecież wszystkie najbardziej ordynarne programy na żywo, wszelkie takie reality show, no to były wprowadzane z wielkim impetem przez TVN, ale to zmieniało nasze myślenie. To na czym dzisiaj jest wychowywana młodzież? Na takich programach jak Szkoła czy Trudne Sprawy, gdzie no kompletnie jesteśmy wszyscy odmóżdżani tym przekazem, i takie i konkretne wzorce są tam młodym ludziom narzucane. Tak, no za tym wszystkim oczywiście stoją wielkie akcje charytatywne typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która ma zapełniać ten głód niesienia pomocy słabszym. Fundacja TVN robi też wiele różnych dobrych akcji, a jednocześnie no jest potężny atak na Kościół, potężny atak na wszelkie treści patriotyczne i w ogóle zmiana, wymiana pojęć. To jest największy problem, z jakim mamy do czynienia przez te wszystkie liberalno-lewicowe media, jest to wdrażane przez wiele, wiele lat. Zmiana sposobu myślenia, narzucanie kompletnie nowej narracji, urabianie myślenia na nowo i przemianowywanie pojęć. Bardzo niebezpieczny twór, którego efektem jest dzisiaj to, że młodzież coraz bardziej lewicuje, nie jest zdolna do odróżnienia prawdy od kłamstwa, no i po prostu idzie za manipulacją medialną bezrefleksyjnie. Kubo, jeszcze pytanie do ciebie bardzo istotne. Myślisz, że generalnie szeroko rozumiana opozycja może liczyć na taką bezwarunkową lojalność tych dziennikarzy, tej telewizji? Bo coraz częściej widzimy, jak schodzi rzeczywiście taka atencja z Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej idzie w stronę Szymona Hołowni. No to też w moim przekonaniu jest dość uderzające w tej sprawie. Tak, zdecydowanie. O ile Tomasz Lis na przykład wciąż skłania się ze swoją sympatią do Platformy Obywatelskiej, o tyle TVN już chyba stawia na Hołownię, ale na pewno TVN nie robi tego z jakichś własnych przekonań, tylko dlatego, że
w Szymonie Hołowni upatruje największe szanse na odsunięcie PiS-u od władzy. Ta antypisowskość jest przecież głównym motywem działania tej stacji telewizyjnej. Dlatego myślę, że to nie jest problem dla opozycji, ten kryzys w TVN-ie. Oni to jest tak bogata kampania medialna, że niewiele ich jest w stanie ruszyć. Natomiast my powinniśmy o tym mówić, bo zamilczenie tego jest właśnie w nadziei strategów PR-owskich drugiej strony. A więc róbmy swoje, ale jeszcze do przykładu jednego się odwołam. Przepraszam, musimy kończyć. Przepraszam, zostaniemy przy tej konkluzji bardzo cennej, ale czas nam się skończył. Dziękuję bardzo serdecznie Marzenie Nykiel. Bardzo dziękuję, Marzyno. Dziękuję bardzo. I Jakubowi Maciejewskiemu. Dziękuję, Kuba. Drodzy państwo, przemyślenia redaktor Marzyny Nykiel, Jakuba Maciejewskiego, wszystko to znajdziecie w portalu wpolityce.pl oraz w materiałach na YouTubie telewizji w Polsce.pl oraz tygodnika sieci. Bardzo serdecznie państwa zapraszam i już dziękuję za uwagę.